Już za 2 tygodnie uruchomiony zostanie kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. To historyczne wydarzenie. Kanał ma bowiem geopolityczne znaczenie w kontekście imperialnej polityki Rosji. Na uroczyste otwarcie zaprasza wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Szanowni Państwo, otwieramy przekop Mierzei. Na ten moment czekaliśmy wiele, wiele lat. 17 września uruchomiony zostanie kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. W tym symbolicznym dniu zerwiemy z dominacją Rosji w regionie. Statki zyskają swobodny dostęp do wszystkich portów Zalewu Wiślanego i co najważniejsze, do portu morskiego w Elblągu. W ten sposób zakończy się pierwszy, najważniejszy etap tej inwestycji. Dla Elbląga, Warmii i całej Polski Wschodniej otworzą się nowe możliwości rozwojowe. W tym ważnym dniu bądźmy razem. Zapraszamy na uroczyste otwarcie wraz z atrakcjami, które odbędzie się na Mierzei Wiślanej. Do zobaczenia 17 września.